Cześć! Jesteście ciekawi, jak spędzam święta w Tajlandii? Oczywiście tutaj w kraju się ich nie obchodzi, wszystko jest czynne dzisiaj czy jutro, ale my oczywiście ze znajomymi w małej grupce robimy sobie spotkanie, obiad i miło spędzimy czas, więc zobaczycie, jakie przygotowaliśmy potrawy. Zaczynamy! O, niestety, zanosi się na deszcz, więc nie jest tak sielsko, jak się mogłoby wydawać. Ale widzę, że już goście czekają, już zaczęli jeść. Więc ja zdradzę Wam, że przygotowałam wegańskiego śledzia z bakłażana. Jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to polecam tam zajrzeć, ponieważ tam podałam przepis. No, teraz chodźmy. I oto nasza ekipa! Hej! Mama, what's wrong? Do you know what you did to me? Wszystko, zaraz zobaczycie, nie? Marta wam pokaże, nie? Bigosik, pierożki, wszystko, wszystko. I nawet zrobiłeś mi wersję wege. Zrobiłem. Elegancko. Patrzcie, brzurek. To jest mój odłożony wegański bigosik specjalny. Barszczyk. What do you have? A, też bigos i pierogi. Grzane wino. Chleb. Sałatki. A, i to jest mój śledzik z bakłażana w oleju. No nie mamy tutaj jak go ładnie wyłożyć, ale powiem wam, że na pewno jest naprawdę dobry. Merry Christmas. Say hi to our Polish friends. Oh, to Maciek, Lyko in Detroit and Eva Markowitz. Hi. Hey, Jason. Oh, have some Santa hats. Vegan Dobrze! Santa hat desserts. Yeah. Dobrze. Mamy teraz właśnie dessery. Zrobione przez Izzy. Ja mam w sumie swój, no, inny trochę. Lód tak naprawdę bananowo-czekoladowy, wegański. Yeah, you know, I have different one. I have vegan stuff. It's so good. Co tam, Mikołaj? They good? Wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, pozdrowienia z Puket. I made them last night. Really good. So the game, what is the rule? What's the rule of this game? Right, okay, so there's three people playing the game. There's Izzy, Marta, Sean, right? Only three of us? Yeah, because we are the umpires. Okay. We are adjudicators. No, I said adjudicators. No, you didn't. Did I? No, that's the real one. He said all three have to find as many of the hidden pink chocolate coins in the room. You have to return them to this tabletop. As many as you can find. We know exactly how many there are. They're in this room. No bathroom, no bedroom. They're in this very room. All in the kitchen. It's so easy to bully Izzy, though. What are you saying? Play the game! I wasn't playing! It's not late! 1.5 Show how many coins you each have. Oh, I have so many. You got. What the f? One, two, three,
four, five. Hey guys, guys, she cheated. We wanted her to win for this video, you know, all that jazz. Sean pushed me out of the way many times. I lost many minutes. How many are you? One, two, three, four, five. Yeah, I have six. All right, guys. How about you? One, two, three, four, five, and six. Okay, so wait a minute. We've got six plus six, which is 12. Plus hey, these are mine. What do you mean they're yours? How do you know they're yours? What are you talking about? I had six. When did you have six? Yeah. Oh, he's when did you have six? Stop it. Don't you can naughty. When did she I have naughty. I have everything on my video. When did she, what do you mean you have everything on your, give her four back, naughty. Do you have two? We have two. How many was that? What a cheater. Okay, maybe I only had two. So men aren't designed for this game. Yeah, six. Mom, sure. Six. It's 14. Six. So 15. Six. Six. 12. Yep. Plus 4. 16. You've found all of them, guys. No, that's a lie. What's the price? You know what, guys? I'm going to be honest. I stole one from her. So she actually has six. Right. So what's the price? I actually stole one from her. I was aggressive about it. I stole it from her. Check it. First of all, I feel bad about it. I'm going to like not sleep and all that shit. And yeah, I get to know that. There's two prizes. The first prize is you all get a gingerbread. We all get We all get a gingerbread. The other prize. Because I'm Santa. Just you two. No, I was a good girl. Do you have any present for me? Of course I have a good present for you, darling. Show me the present. Show you? Not until tonight. Christmas Day. I've even got a drink in my hand. This is amazing. No, it won't work if I'm naked. Co tu się dzieje? Jest również organizowana impreza z Mikołajem. Gości waszego miejsca. Tutaj mają bufet z jedzeniem, ale jakoś tak nikt nie korzysta, widzicie. Tak teraz wyglądają święta, ogólnie miejscówki na Phuket. Ludzi nie ma przez to, co się dzieje. Wrzucałam wam film ostatnio, więc sporo osób też podwoływało swoje wyjazdy. No ale cóż, to już jest dla mnie? Nie wiem. A, to już jest. Nie mogę, mamy swoją imprezę przecież. To dzień dobry, w drugi dzień świąt. Wczoraj było naprawdę super. Jak widzieliście, były gry, zabawy, później nawet w basenie jakieś robiliśmy zawody, więc śmiesznie, fajnie. A ja teraz zmierzam do urzędu imigracyjnego, ponieważ mam pieczątkę, że dzisiaj muszę się tam stawić. Przemek, Karla i inni znajomi idą sobie na taki fajny brunch, lunch zorganizowany, a ja niestety nie mogę, więc najpierw sobie jem swoje wege gary za 50 batów. Masa łamkary i co tu mam jeszcze? A, dynie, więc trzeba się najeść przed tym urzędem. A później się chyba z nimi spotkam. Zobaczymy, co będziemy robić dalej. Więc wesołych jeszcze raz. Uwielbiam. Oj, ten urząd, co będzie mi się kojarzył cały czas z dzikimi tłumami na zewnątrz i z bataliami o wizę w marcu i w kwietniu. Bo wtedy nie wiadomo było, czy będzie można zostać w Tajlandii. I co z tymi przedłużeniami? Właściwie cały czas jeszcze chyba we wrześniu i w październiku były takie ostatnie jakieś pogłoski, że nie przedłużą wiz i macie uciekać z kraju. A teraz elegancko można przedłużać. Ja swoją wizę załatwiłam. Wszystko jest ok, więc mogę dalej świętować i zabrać was ze sobą. All right, so we have
beet hummus that Marta made. Tiffany made the macaroni and cheese with shrimp. I don't know if I'm allowed. It's this off the limits on this channel. Spinach and deep cashew queso. That is pickled mustard and cheese. Everything looks good. A food. And this is a banana leaf. Did you see my banana leaf? A to jest Gaja. Cześć. Cześć, mała. Cześć, mała. Jak widzicie, znowu mamy jedzonko, brunch niedzielny. Right? They're sick and they're a lot of fun. Oh, in most of your countries we call it. O, naprawdę mam świetny czas teraz. It's exactly it, except that this is just a. Szczęście w serduszku. Mam takich ludzi wokół. Mogę fajnie spędzić czas. But actually, it's not from the This fruit, that's not really a fruit, like inside it's not edible. It's called a calabash. It looks kind of like coconuts. A, chyba lubi mój mikrofon, co? They're everywhere here in Phuket. To jest pana kota z mleczka kokosowego, dlatego jest mango podane na liściu bambusowym. Yummy. You like it? It is. Did you try it? This is my territory. It's delicious. A tu mamy jeszcze ciacho czekoladowo-truskawkowe. Wszystko oczywiście zrobiła Danaja. Kto tu może mieszkać? Ciekawe. Zgadnijcie. Banana. Jeżeli jeszcze nie obserwujecie mnie na Instagramie, to pora to nadrobić, ponieważ tam wrzucałam trochę więcej relacji z tych świąt. Nie wszędzie oczywiście zabierałam kamerę dużą, żeby mieć też czas dla siebie, dla znajomych i pobawić się. Więc naprawdę te święta minęły mi wyjątkowo. Nie spodziewałam się takiej atmosfery na Phuket i tym bardziej cieszę się z przeprowadzki z Bangkoku. Mam nadzieję, że u Was też wszystko dobrze, że ten czas spędziliście z rodziną przyjemnie, w spokoju, w miłości. I doceńmy to, co jest, prawda? A ja idę jeszcze wskoczyć do wody, przy zachodzie słońca. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!